Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na dorocznym wydarzeniu, które dla mnie jest zawsze ogromną przyjemnością. To jest moment, kiedy w imieniu Samorządu Województwa wręczam nagrody i stypendia w dziedzinie kultury. Najpierw zostaną wręczone nagrody w dziedzinie kultury. W kategorii twórczość artystyczna pani Elżbieta Wasyły. Malarka, profesor Akademii Sztuk w Szczecinie, autorka około 70 wystaw indywidualnych oraz kilku rozległych cykli malarskich prezentowanych w Polsce i za granicą. W kategorii animacja i upowszechnianie kultury nagrodę otrzymują pani Danuta Gościńska, kierownik sekcji fortepianu i organu w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie. Jej podopieczni są laureatami konkursów pianistycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz stypendystami ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Kolejną osobą nagrodzoną w kategorii animacja i upowszechnianie kultury jest pani Zofia Wawrzyniak. Pani Zofia jest emerytowaną nauczycielką plastyki, malarką, aktywną społecznie, zaangażowaną w działalność w obszarze kultury, organizatorką trenerów i warsztatów malarskich. Współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami, angażując się w organizację imprez środowiskowych, a ze szczególną troską popularyzuje wiedzę o ochronie zabytków. W kategorii całokształt dorobku kulturalnego nagrodzeni zostali pan Andrzej Leraczek, animator kultury, urzędnik i poeta. Dzięki jego inicjatywie i pracy twórczej powstały uznane wydarzenia muzyczne w Antoninie i Ostrowie Wielkopolskim. Należą do nich Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni, Konfrontacje Chopinowskie, Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o Nagrodę imienia Księcia Antoniego Radziwiłła, Ogólnopolski Festiwal Wielkanocny Ciemna Jutrznia. Pan Andrzej Leraczek jest także członkiem Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. W tej samej dziedzinie kapituła postanowiła także nagrodzić pana Janusza Stolarskiego. Pan Janusz Stolarski jest aktorem, reżyserem, animatorem kultury teatralnej, wychowawcą młodych twórców. Nagradzany był w kraju i za granicą. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, osobami osadzonymi w zakładach karnych, osobami po kryzysach psychicznych i niepełnosprawnymi. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał stypendia w dziedzinie kultury, które otrzymują następujące osoby. Pan Jarosław Borowiec, pani Izabela Kwietkiewicz, Aszek. W jej imieniu nagrodę odbiera pani Agnieszka Michalska. Pan Sebastian Frąckiewicz. W imieniu pana Frąckiewicza nagrodę odbiera pan Jarosław Borowiec. Pan Marek Jankowski. Pan Janusz Justyna. Pan Piotr Kulka. Pani Izolda Kiec. Kolejną nagrodzoną osobą jest pani Celina Koc. Pan Marek Lapis. Pan Stanisław Małyszko. Pan Michał Mąka. Joanna Michalska. Jej imieniu nagrodę odbiera pani Agnieszka Michalska. Pani Anna Miery. Pani Maria Orlaw. Stefan Rudy. Pani Julia.
Julia Sawicka. Pani Agata Siwia. A teraz zapraszam panią Weronikę Strugałę. Pani Wiesława Szczygieł-Kusowska. Pani Inga Wałę. Pani Iwona Witek. Ostatnią osobą jest pani Luba Zarębińska. Dziękujemy wszystkim nagrodzonym za wystąpienie. Proszę państwa, Maciej Fortuna z zespołu. Zapraszamy.